Panie profesorze, jak wyglądają kolejne linie leczenia? Czym właściwie ta hemato-onkologia się różni od takiej onkologii typowej nowotworów litych? W odniesieniu do programu lekowego B54, no bo trzeba powiedzieć, że tylko tam są nowoczesne możliwości terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego. Obecnie widzimy kumulację nowych terapii od pierwszej linii, no można powiedzieć do trzeciej, czwartej, w zależności jak pacjent będzie wykorzystywał opcje terapeutyczne, czy też nie będzie przeciwwskazań do ich stosowania. Natomiast automatycznie nam się pojawia potrzeba, co stosować dalej, czyli jakie leki stosować w trzeciej, czwartej linii leczenia, a z praktyki wiemy, że, że tych pacjentów po wielu liniach leczenia nadal mamy. Ich jest niewielki odsetek, ale oni stanowią coraz większe wyzwanie dla e, sprawnego leczenia, działania systemu opieki zdrowotnej. E, I tutaj e, można powiedzieć o dużej różnicy między leczeniem takim w onkologii guzów litych. A leczeniem chorych na szpiczaka plazmocytowego. W onkologii wiemy, że najważniejsze jest pierwsze leczenie, a najlepiej w ogóle nie leczyć, tylko stosować procedury radykalne, czy chirurgię onkologiczną, czy radioterapię. Niestety, w odniesieniu do chorych na szpiczaka plazmocytowego, radioterapia może być stosowana, ale raczej w sposób ograniczony, ograniczony do radioterapii paliatywnej, do napromieniania kośćca, zresztą bardzo skutecznie redukującego dolegliwości bólowe. Jedynym wyjątkiem jest taka nietypowa postać szpiczaka plazmocytowego, plazmocytoma ograniczona do jednego ogniska, tam radykalną radioterapię można stosować, ale to mówimy o mniej niż 5% chorych na szpiczaka plazmocytowego. Zdecydowana większość chorych na szpiczaka będzie wymagała różnych linii leczenia i tu znowu jest ogromny różnica z pacjentami z guzami litymi. Tam często jedna cząsteczka potrafi spowodować wyleczenie, dobrą kontrolę choroby i najczęściej to jest stosowane leczenie w monoterapii. W leczeniu chorych na szpiczaka nawet na podstawie programu możemy powiedzieć, już zrefundowano leczenie czterolekowie, czyli schemat Daratumumumab plus VTD w pierwszej linii leczenia w nawrocie schematy trójlekowe, ale już na przykład schematy z Karfilzomibem stają się schematami dwulekowymi. Czyli schemat KD jest refundowany, ale już schemat Isatuximab KD lub Daratumumab KD nie, mimo że sam Daratumumab jest refundowany w innych schematach terapeutycznych. To pokazuje też problemy, czy też wyzwania refundacyjne, że tutaj ministerstwo musi troszeczkę inaczej podchodzić do refundacji terapii chorych na szpiczaka, dlatego, że tam nie ma pojedynczych leków, że leczymy lekami innowacyjnymi, często łączymy dwa, a chcielibyśmy łączyć nawet trzy leki innowacyjne, nie czekając, zanim one będą szerzej dostępne jako leki generyczne czy biopodobne. Także na pewno specyfika choroby e, e, wymaga odrębnego podejścia do chorych na szpiczaka plazmocytowego, no i o tym na pewno musimy rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia i też za odmitem w czasie opiniowania e, dostępności do nowych leków. A czym się kierują klinicyści dobierając te leki? Bo w onkologii często się mówi o badaniach genetycznych, mówi się o jakichś chorobach współistniejących innych narządów, e, mówi się o wieku pacjentów. E, co tutaj jest decydującego w schematu Pierwszym czynnikiem, który decyduje o e, rozpoczęciu leczenia, jest aktywność choroby i wiek pacjenta. Czyli jeśli mamy. Szpiczaka plazmocytowego, który spełnia kryteria aktywności terapii. Zgodnie z nową definicją, to tylko szpiczak aktywny jest definiowany jako szpiczak plazmocytowy. Te postaci nieaktywne to jest szpiczak tlący, który nie wymaga leczenia. Czyli mamy chorobę wymagającą leczenia. Jeśli jest to leczenie, pierwszej linii najważniejszy jest wiek pacjenta i potencjalna kwalifikacja do procedury autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku przy wyborze kolejnych terapii zwracamy uwagę na to jakie terapie były wcześniej stosowane, profil toksyczności, choroby współistniejące. Niektóre leki mają większą kardiotoksyczność, niektóre powodują polineuropatię i nie mogą być stosowane u pacjenta. No i na koniec czynniki genetyczne, z tym że tutaj one są mniej interpretowane jako terapie celowane, czyli nie mamy jako takich terapii, które na przykład hamują określone kinazy, które napędzają chorobę, tak jak jest to w onkologii. Tutaj mówimy o ryzyku cytogenetycznym, które wiąże się z gorszym rokowaniem chorych na szpiczaka plazmocytowego. I to nie jest tak, że mamy leczenie, które jest skuteczniejsze u chorych wysokiego ryzyka. My się cieszymy, jak mamy leczenie równe skuteczne u chorych wysokiego ryzyka, jak i u chorych standardowego ryzyka i takie leczenie mamy. To jest terapia e, iksazomi, plenalidomi, deksametazon od 1 stycznia tego roku przesunięta do terapii pacjentów w pierwszym nawrocie, co jest no, e, dobrą informacją dla, dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce. A jak wygląda z uodparnianiem się na leki? Bo w cukrzycy na przykład pacjenci często przechodzą z jednych terapii na drugie. W stwardnieniu rozsianym też neurolodzy mówią o tym, że w pewnym, po pewnym okresie te leki zostają wymieniane na, na kolejne, jeżeli przestają działać. U chorych na szpiszaka plazmocytowego również możemy mówić o pewnym nabywaniu odporności na terapię, no, które niestety jest w zasadzie wpisane w charakterystykę choroby. To jest charakterystyka, gdzie widzimy ewolucję klonalną, czyli jakby biologicznie wiemy, dlaczego to się dzieje. Wiemy, że ten szpiczak inaczej wygląda przy rozpoznaniu, inaczej wygląda przy pierwszym nawrodzie, drugim, trzecim. To nie jest ta sama choroba. Nie jest ta sama choroba, czyli wymaga różnego leczenia, plus to leczenie, które jest w aktualnej linii leczenia stosowane, przestaje w pewnym momencie działać. To są różne mechanizmy i w zależności od tego, jakie leczenie było stosowane, przy wyborze kolejnej linii leczenia no, zwracamy uwagę, żeby raczej dobierać nowsze generacje leków w in, inne grupy terapeutyczne albo łączyć je w dotychczas niestosowanych skojarzeniach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Co jeszcze jest do załatwienia, jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego? Bo bardzo dużo już się udało. Bardzo dużo się udało, to prawda, ale cały czas przed nami bardzo dużo wyzwań. Wynikają one z tego, że pacjenci, którzy wiele lat temu zaczynali swoją przygodę z leczeniem szpiczaka plazmocytowego, no korzystało z terapii lekowych, których, które dopiero są teraz dostępne i niestety ich remisje były bardzo krótkie, a programy lekowe, które w Weszło od 2019 roku, spowodowały, że oni nie mogą z nich korzystać, ponieważ są w czwartej, piątej linii leczenia albo w wyższych. No i tak naprawdę linie leczenia nas ograniczają w tym żeby pacjenta dalej leczyć. No i apelujemy o to, żeby po pierwsze terapie były zindywidualizowane pod danego pacjenta, żeby lekarz miał wybór, to czym leczy, a nie żeby był uzależniony od programu lekowego. Także apelujemy mocno o nowe terapie przeciwciałami monoklonalnymi, tak jak izotuximab, elotuzumab, daratumumab, które już, już weszło. No oraz to, żeby no niebawem już będą kolejne, e, kolejne linie Leczenia, kolejne leki, jakby specyfiki, no, miejmy nadzieję, że w przyszłości karty. Zarówno choroby, jak i poszczególne leki, y, często u pacjentów mogą powodować powikłania. Mhm w Różnych narządach. Mhm. Czy w przypadku szpiczaka też jest ten problem i, i co z tym problemem robić? E, tak, zgadza się. No, szpiczak jest na tyle specyficzną chorobą, że w momencie, kiedy jest choroba bardzo zaawansowana, to w pierwszej kolejności są uszkodzane kości i powikłania kostne są bardzo duże i musimy szybko interweniować. Ale drugim takim efektem ubocznym samej choroby jest powikłanie nerkowe, czyli pacjenci, no ten narząd bardzo szybko uszkadzają i musimy bardzo szybko działać. Tak naprawdę. Vielen Pole działania jest bardzo ograniczone ze względu na to, że nie wszystkie leki możemy podać, ponieważ bardzo mocno wpływają na, na nerki. I takim rozwiązaniem jest teraz procesowany zatuximab chociażby, który jakby znosi te, te, te bariery w podawaniu leku i może, po pierwsze, podać na, pomóc na chorobę podstawową jakąś szpiczek, i drugie nie obciążać tym nerek. Także to też tą grupę bardzo chcielibyśmy, bardzo chcielibyśmy się zaopiekować.